Skrypt duplikuj widoki ze szczegółami pozwala w efektywny sposób duplikować widoki z nowymi nazwami. Skrypt dostępny jest w usłudze DynamoScript w pakiecie BIM Model Enhancer. Zazwyczaj wymagane jest, by na podstawie widoku powstawały kolejne, które będą nosikiem innego typu informacji projektowej. Ręczne duplikowanie widoków jest żmudne. Podczas tworzenia nowych kopii i zmieniania nazwy danych widoków łatwo o pomyłkę. Ten skrypt ułatwia wybranie kilku widoków do duplikowania. Ponadto każdy z zaznaczonych widoków otrzyma nowy fragment nazwy. Jeżeli chcemy, by każdy z widoków był skopiowany z innymi końcami nazw, jeżeli chcemy utworzyć kilka widoków, kilka razy ten sam widok chcemy skopiować, wystarczy dopisać kilka takich fragmentów oddzielonych średnikami. Ale już zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Klikamy dwukrotnie na duplikuj widoki ze szczegółami. Pojawiło się okno polecenia. Okno to składa się z kilku list. Listy te reprezentują typy widoków, które są utworzone w projekcie. Tak jak widać, mamy widoki 3D, elewacje, przekroje, widoki sufitów, widoki detali, widoki rzutów, widoki powierzchni, legendy, rendery, przejścia oraz przekroje, wall section, przez przekrój detal ściany. Więc załóżmy, że dla tego przykładu chciałbym skopiować klasycznie 3-4 widoki elewacji główne, no, wiodące przekroje, powiedzmy, że to są wszystkie przekroje, oraz rzuty istotne, żeby wygenerować, zbudować kilka nowych opcji. Powiedzmy, że mamy już w projekcie, korzystamy z opcji projektowych, musimy teraz przygotować odpowiednio widoki, na których zostaną zaprezentowane, a więc wpiszmy, jeżeli chcemy, żeby na przykładzie elewacji South do niej były doczepiona końcówka opcja 1, to teraz musimy zdecydować dokładnie, jakie znaki musiałyby się pojawić. Jeżeli musiałyby się pojawić spacja, myślnik, spacja, opcja 1, to ok, no na tym by się już skończyło. Te zaznaczone wyniki, te zaznaczone widoki zostałyby skopiowane kilkanaście razy, tylko jeden raz z dopiskiem opcja 1. My natomiast chcemy skopiować dwa, czy nawet trzykrotnie, czyli utworzyć, no dobra, dwie opcje. Czyli każdy widok elewacji South będzie miał opcję 1 i opcję 2. Zatem różne końcówki należy oddzielać średnikiem. No i teraz znowu piszę spacja, myślnik spacja, opcja 2. No i to wszystko. Duplikuj. Skrypt dokonał swego. Mamy podsumowanie, co zostało wykonane. Zduplikowane zostały nowe widoki z nowymi nazwami. Nowych widoków jest 26. I jak widać, widoki pojawiły się w przeglądarce. Widoki te oczywiście nie różnią się niczym od tych, z których zostały zduplikowane. Ten może za dużo nie mówi, ale jak widać, mamy na przedstawionym przykładzie widać siłę tego rozwiązania podczas planowania wydań kolejnych wydań projektu.